Один. А карточкой можно? Наличных нету вообще. Да. Супер. Два года собирался сюда. Сейчас. А, извините. И эту самую схему можно? Можно отдельно, без разницы. А вот, здесь пушки можно стрельнуть тоже, да? Чтобы не вбили пин-код. А. Все, я не нажал зеленой кнопки. Хорошо. Все, да? Спасибо большое. Прошу прощения, парковка где удобно, да? Да. Спасибо. Kurde, zauważyłem, że na Białorusi dojazdy są, nie wiem jak to nazwać, jak w głębokich latach 50. Kurde, niby oznaczone, a dojechać jest trudno. Bez GPS-a, w specjalnej aplikacji Maps mi to po prostu poległ. Z map, Google Maps nie mogę korzystać. Koszty są za duże internetu, po prostu pieruńskie. Dostępu. No nic, zaczynamy. Specjalny kawałek umocnień zostawiony z okresu II wojny, przed II wojną światową. Skansen ponoć bardzo duży. Dwa lata temu już chciałem tutaj przyjechać, jak tylko się dowiedziałem, że jest. Nie udało się, nigdy nie było po drodze. No proszę. Rakiety są, czołgi. Dużo, dużo fajnych rzeczy. A zwłaszcza dla mnie. Idę sobie pooglądać spokojnie. Już się przyjechało. No i tyle. A, nie, tak, zaczynamy od piciu i jarania. Zasłał w gardle przez podróż. Wyjazd z Mińska był trudny po prostu. Bez GPS-ów, bez... On prowadził mnie jak po sznurku. No, tragedia. Ktoś się wybiera na Białoruś, Moskwę, Rosję będziemy sprawdzać za kilka dni. Aczkolwiek w zeszłym roku, jak jeździłem do Petersburga, to Tom sprawdzał się doskonale. Mam nadzieję, że nic się nie zmieniło. Ale jazdę po Białorusi z mapą w ręku i kompasem na motocyklu, tragedia. To nie polecam. Sprawdźcie różne warianty nawigacji. Wszystko zadbane, pomalowane, zwiedzających mało. Dzisiaj jest poniedziałek, więc wszyscy poszli do roboty. Wrażenie też o domek. Sklepik z pamiątkami. Trzeba będzie zajrzeć. Kupimy sobie pistolet TT. Na pamiątkę. Działa? Słuchajcie, co to jest? Pistolet TT. Działa? Działa. Nie dobrze, zakryto. Dobrze. A tak bym sobie kupił mundur żołnierza. No to sobie nie kupię. Kupię sobie gwizdek i berek. Dobra, mała przerwa. Привет, мужики, как дела? Ремата.
Jak oni tutaj się bronili? Centralka, silnik, prądnica. Peryskop. Ja pierdykam. Się? Nie, strasznie trudno wcelować. On się kręci. On to jeszcze niżej jest. Nie dotykać. Rękami. Buł. Pancerne szyby. No robię wrażenie. Rura komunikacyjna. Pryją. Drzwi pancerne. Wizjerem. Tu nie byliśmy. Tu nie byliśmy. Nie byliśmy. Linia Stalina. Niemcy wzięli ją łatwo. Dlatego, że Rosjanie po zagrabieniu w 1939 roku połowy Polski zaczęli na nowej granicy z Niemcami budować linię Mołotowa i przynieśli uzbrojenie i zdemontowali. Zdemontowali wszystko, co można było zdemontować. Do czerwca nie zdążyli uzbroić linii Mołotowa, a linię Stalina zostawili ogołoconą. Niemcy ją jakoś chyba szybciutko przeszli. Tak zwane jeże. Jeże! A tu jest ten peryskop, przez który mieliśmy okazję, miałem okazję patrzeć. Kurde, fajna sprawa. A, on się wysuwał. Peryskopik. On się wysuwał i był w położeniu niskim blokowany. Od góry klapką, żeby nie jest jej nastrach. Jestem pod wrażeniem. Jak wygląda ta skutkowa za mną. Wielkie przestrzenie, dobre drogi. Ograniczenia, których pilnie przestrzegają. Kary chyba są kolosalne za przekroczenia drogowe. Myśmy mieli takie wszystkie jak oni. Nie wiem, tam na prowincji trochę zjechałem wczoraj. Było trochę gorzej. Schodzimy do punktu ogniowego. Musimy pierdzielić. Granice Związku Radzieckiego święte i nietykalne. Każda filozofia ma swój naród. I każdy naród ma swoją filozofię. Będziemy strzelać. Ty, Maksim. Ja, wolnie dydy. Uwaga na palce. Tu nagniamy Maksima. Okay. Niestety, może się uda, nie uda, żeby mi tylko nie opadło. Zdrowa, może kicio, strzelałem. Podmoga jest? Się najebali, podmogi nie tu. My z tobą, bratan. Tak wygląda celownik Maksima, podziałka,
Da. Hitler kaput. Da. Ty, rusza się. Aha, bo tu jest blokada też. No pewnie to zrobili, że zgadzą. Można strzelać. Zawsze chciałem dotknąć. Się dotknąłem. Regulacja. Na blokadę jest. I drugi. Kabelek, centralka telefoniczna. Ja nie wiem, czy to jest centralka, co to jest. Minimalnie. Chyba radiostacja. Żeby wystrzelił, ja pierdolę. Uciekam. Co złego to nie my? Ostrożna. Zdjęć dwa stankowych pulimata, można po drogę, to nie dwigająca. Spasiba. Ostrożna, tam nisko. Zatwór na siebie. W to, da. Zatwór na siebie i odpuszczaj. To teraz za razem. Dwa. I teraz jeszcze jeden. Jeszcze. Dawajcie, ja podjeżdżę. Молодец. Вот. Masz jak pięćset. Bądźcie lubieżne, хорошо? Обожаю этот запах. Благодарю. И в тот способ пан Андрей себе пострелял. Самозарядный карабин Семенова. Мосин. Будет на памятку. No to sobie postrzelamy. Opłacało się. Takie rzeczy się tutaj dzieją. Postrzelałem sobie. Od szacunek. Czuję się jak małe dziecko w sklepie z zabawkami. A daleko nie ze wszystkich mogę skorzystać. Ciągiem bym pojeździł. Za rymaty mogę strzelić za 20 rubli białoruskich, co daje 40 zł. Chyba sobie odpuszczę. Boję się, że może mi zabraknąć na benzynkę na powrót do domu. Pogoda fajna, nie za ciepło, nie za zimno. Pijcie Fresh Bar. Coś pływa. Palec operatora wózka widłowego. Fajny kompleks. Poniedziałek. Turystów w ogóle, prawie w ogóle nie ma. Spotkałem parę z Niemiec. Przyglądali się, jak strzelałem. No, zabawne. On mówi po niemiecku, po polsku zna słowo dzień dobry. Ona mówi po niemiecku, po rosyjsku. Rosjanka albo Białorusinka. Pogadaliśmy chwilę. W trzech językach. Na końcu języka miałem Hitler kaput, ale nie wykrztusiłem tego z siebie. Jakoś nie chciałem mu robić przykrości. No co?
Wracam do Miska za pół godzinki. Godzinkę jeszcze tutaj się poszwędza. Zjem coś. Potem rezerwacja hotelu. Gdzie? Potem rezerwacja hotelu w Smoleńsku. No i od razu w Moskwie chyba zarezerwuję ze dwa hotele. Muszę się umówić ze znajomymi w Moskwie. Słoneczko świeci. Koledzy pracują. A ja w ten sposób spędzam urlop 14-dniowy. Tak, stwierdziłem, są trzy ważne rzeczy rano. Żeby nie padało, jak przed podróżą motocyklową, trzy ważne rzeczy. Dobrze się najeść, dobrze się wysrać, żeby nie padało. Jak są te trzy warunki spełnione, to można jechać, a jechać. A plecy i tak bolą. Pozdrawiam.